Dzień dobry Państwu, szanowny Państwu. Wczoraj otrzymałem paczkę od mojej kochanej, najdroższej wielbicielki z... Zaraz pomyśl skąd. Świnoujście, ulicy nie wymienię, od pani Dorotki. I chcę pokazać liścik. I szanowny Państwo, kochani moi. Co Pan otrzymał? Otrzymałem Bejery. Nie wiem co to jest, od razu mówię, nie wiem. Proszę pana, otrzymałem chałki królewskie. Otrzymałem, zaraz liść położę. Otrzymałem Pan czyta, co to było. Daktyle. Daktyle, całe i owoce. Pistacje prażone w piecu. Ja wrócę jeszcze do tych. Sindyse Mix. Naturem balastake i rodzynki. Sułtańskie. Dziękujemy ślicznie. Dalej. Czekolada chyba. Czekoladka, ale to czekoladka będzie nie dla dzieci, dlatego że jest z winem. To ta czekoladka będzie dla nas. Daktyle, figi. Teraz wasa, sandwiches. Takie ciasteczki. Kanapeczki. Kanapeczki takie. Tutaj masz pan, to nie... Marcepan. Marcypany. No marcypany. To. Tu takie... No to pan chyba wie co to jest. To jest sezamki takie, jak dzieci jedzą, ale to tutaj też jest. Jakieś czekoladki. Czekoladki takie. To będzie na pewno na alkoholu, będą czekoladki. Dele, woli, no na alkoholu już. Raz mówię, że to na alkoholu, to nie pójdzie dla dzieci, bo nie można. To jest wszystko czekoladki, malutkie takie do testowania. No, a plus sztroty cesarskie. No wspaniałe teraz. Mam za oliwki hiszpańskie. No i wspaniałe to wspaniałe to. To ja oddam dla dzieci, bo to można oddawać dla dzieci, bo tu z herbatką ze wszystkim, to można od razu taki włożę do paczki, to całkowicie idzie dla, będzie przeznaczone, będę zbierać w paczuszce, które dla dzieci to będą. Dla dzieci przeznaczone to nie dla dzieci, od razu mówię. To też nie dla dzieci. To są jakieś napoje takie energetyczne. Energetyczne napoje. Black, Tinger, ale to nie dla dzieci pójdą. Różne, ale różne smaki. Black, różne smaki napojów to przysłało. Tak jest. Do testowania. To wszystko jest. No i plus. Cuda nie widy. No cuda nie widy. Wódka Krupnik przyszła. Pił pan taką kiedyś? Piłem taką kiedyś. I Portugal też. Proszę pokazać do kamery. Wódka portugalska. Wódka czy wino? Cholera wie. No nie wiem co to jest. To chyba będzie wino, ja ci powiem. To będzie wino. Wiesz. I dziękuję bardzo z całego serca. Proszę. A, szanowny Państwo, kochani moi, chcę powiedzieć, spadła mi opaska. Moja z Solidarności jeszcze, którą mam zachowaną sobie na pamiątkę. Z tych rzeczy, co pokazałem, to będzie przeznaczone dla
wielbić dla moich ukochanych dzieci, znowu dla Domu Pomocy tutaj w Starosielcach. Będę zbierać, nazbieram cały paczuszek większy i zapakujemy z Meksykanem, z redaktorem i znowu zaniesiemy, ale teraz zrobimy inaczej. Nie będę filmować, tylko będzie, nie powiem jak zrobimy, ale będzie tylko nagrany głos, żeby wy słyszeliście głos, że my oddajemy, ja z Meksykanem oddajemy paczkę dla dzieci, znowu, żeby było słyszany głos opiekunki lub opiekuna, dzieci, że będą odbierać i tak dalej, i tak dalej. Kamera będzie schowana, nie będzie filmowana, ale będzie włączona, na głos tylko będzie szło. O. Tak jest, żeby nikt się nie czepiał potem. Żeby później nie mówił tak, jak jeden mówił, że ja tylko sobie czerpię zyski, a ja udowodniłem listem od dyrektora, pokazałem to, zamknął mordę na kłódkę, po dziś dzień się nie odzywa się, zapraszałem jego do siebie nawet i zrobiłem ksera nawet pisma i po dziś dzień oczekuję tego pana. A gdzieś pana. Są te ksera? Gdzieś są? Ja mam w teczce schowane. A, w szafce tutaj leżą. O, tutaj ją pokażę, w szafce leżą tu, o, w teczce specjalne zablombowane, zaklejone na razie te pisma, schowane, żeby nikt się nie dostał i jak on przyjdzie, ja przed kamerą rozkleję, będzie widzieć ten redaktor Meksykano, że jak ja rozklejam teczkę, jak ja rozklejam wszystko, wyjmuję dokumenty i tam jest podpisany, bo widział pan Meksykano, mój redaktor, podpis dyrektora. Był podpis dyrektora, pytam? Oczywiście, że tak. Widziałem. Widziałem całe pismo. Na własne oczy widział pan pismo? Widziałem na własne oczy. Potwierdź, głośno. Widziałem na własne oczy pismo. Od kogo było pismo? Od dyrektora. Od dyrektora tych ośrodków dziecięcych. Kto przyniósł to pismo? No pan, żeś pan przyniósł. Mój podpis był tam? Mój był podpis? No był. Nie, na piśmie? Nie, podpis był dyrektora. Ja pytam na piśmie, czy podpis był. A, na piśmie nie, dyrektora. Razem z pieczątką. I wyraźnie było, że dyrektor, pieczątka? Tam jest wymienione wszystko, co żeśmy dali w pierwszym razie. Wszystko było wymienione. To ja pytam pana redaktora, bo pan jest dla mnie obcym człowiekiem. Czy my oszukaliśmy dzieci? Nie, absolutnie. Czy ja oszukałem dzieci? Absolutnie. Zbieramy teraz drugą paczkę. Teraz szykujemy drugą paczkę. Ze słodyczami. Ze słodyczami, ze wszystkim, tak jak pan redaktor Meksykanom powiedział. I nazbieramy, zapakujemy, zablombujemy, tak jak wtedy zrobiliśmy. I oddamy. I zaniesiemy w ręce znowu dzieciaczków, oddamy, przekażę znowu z opiekunką, będzie głos opiekunki. Tak jest. Na kamerze nagrany, a wtedy pójdzie ten głos do YouTube, na kanał Jarosław Andrzejewski i będziecie sobie słuchać głosu, jak ja oddaję paczkę. Tak jest. Razem z Meksykanem, jak przekazuję, jak wszystko, żeby nie było na mnie i na Meksykano oszczerstwa, że ja nie oddaję, tylko sobie biorę, a nie dzielę się z innymi. Ja umiem, powiem tak, ja umiem się podzielić nawet na ostatni. Biedni ludzie bardziej się dzielą niż bogaci. Prawdopodobnie pan Meksykano powiedział. Choć ja sam, powiem tak, potrzebuję, ale lubię kochanych dzieci i lubię się z nimi podzielić. Bo jak pan Jezus powiedział, dzielmy się. I dziękuję bardzo.